Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Monster Legends. Teraz odpalam cutscenę, bo tamta bitwa pierwsza, którą zrobiłem pomiędzy odcinkami, była po prostu za nudna i trochę za łatwa, więc lecimy z fabułą. Powiedz, jakim cudem jesteś taka silna, ta Fae Melis? I wiadomo, ten Lord skorumpował ją. Jesteś tak jak ja. Widzę zło w tobie. No w sumie to ten Vansgu to jest i tak bardzo denerwujący w samej grze jest. I też wygląda w sumie na złego, tylko w tej fabule jest jakoś inaczej. So much power wasting. Away inside me. Come back for me and I will follow your lord too. No to było dziwne. Okej. Okay. To ja raczej też wytnę, bo to jest bardzo krótka bitwa będzie. Poza tym dołączył... O, jest nowy rekrut w moim teamie. To jest Darker, który jest właśnie z nowej generacji tych mythicalów. Więc tym bardziej będzie się łatwo przechodzić. Tutaj jest mój traf z ruletki, całkiem nieźle. Wiadomo, dżemy są najlepsze, ale żarcie też się przydaje. Tej bitwy też nie pokażę, bo nie ma sensu. No teraz znowu to samo, znowu food. Tym razem 10 gemów aż. Od razu lecimy do kolejnej cutsceny. Czego ty chcesz? Znalazłeś ten amulet. Daj mi to. O, jakiś pandaken. Możesz jej to dać. Znalazłem to, gdy dostawałem złoto. No to tutaj wiadomo raczej, co tu jest napisane. My będziemy się bronić, ten oczywiście amulet. No i może być, jak najbardziej. Wow, co tu się stało? I teraz będzie bitwa z tym legendarnym, a to jest, no to już nagram tę bitwę, chociaż też będzie łatwe. Więc dobra, zaczynamy tym razem z blinda. Żeby nie mogli mi zadać, ale mogą w każdym razie jeszcze skontrolować jakoś, na przykład jakąś abilitką swoją albo statusem. No to nie, no dobra. Bleeding na razie tylko robię. No i zobaczymy, co nic z tym zrobią, raczej nic. Chociaż, o, trafili tego mojego legendarnego. No ale to za wiele im nie dało w sumie. Chociaż jak na blindzie to o dziwo wszystko prawie trafił. Tak jest, zwycięstwo. Cyk, ruletką.
Kolejny raz trzeba zakręcić. Jeszcze raz zakręcę. Wiem, że rzadko to robię, ale... pół miliona to mi nic nie da prawie. Dobra. Teraz jedzenie. I kolejna cutscena. Mam nadzieję, że w tym odcinku już cały dungeon się uda zrobić. Ten łatwy. Tak, jest wreszcie ten amulet. My job is down. O! Co tu się stało? Wygląda mi inaczej. No to tak bardzo ciekawa to fabuła nie jest, ale... też bym mógł w sumie kiedyś obejrzeć cały ten film. Zamiast po prostu... to po kolei układać. No i chce mnie pokonać. Uuu, jakie runy. Chociaż to mu statusu zbytnio nie boostuje za bardzo, ale... no, szanuję, potrójny set legendarny tak zwany. I zaczynamy. Najlepiej, żebym użył... tylko blinda, bo ten Katsuko ma... no właśnie, immunitkę na to. No i zobaczymy, jak sobie dadzą radę. Beznadziejnie. Ale dobra, nie będę wycinać tych bitw, bo... też przecież musi być na odcinku. Nie będę tylko wszystko ciął. No i tutaj... najlepiej, żebym... jeszcze nie zakończył niestety, ale... już jest na hita, więc jest git. Ziup! Nawet jak wypadnie gold, to ja to wezmę, ale tym razem food znowu. Kolejny raz żarcie i kolejna cutscena, już chyba finałowa. No. No i Corrupted Monsters. Chociaż nie wiem, czy to jeszcze nie może być bitwy czasem. Czuję się starszy i młodszy w tym samym momencie. I tutaj też jest Pandaken. Sensei. Chwila, co to w ogóle znaczy? Aha, nie działa ta korupcja tak jak powinna. No, oni chcą... raczej... nie chcą być... a nie, to be continued. No i będzie kontynuowane, ale... to już w innym odcinku ten poziom trudności medium zrobię. Tutaj widzicie poziomy 88 nawet są. Do 110, ale nie wiadomo jakich run będą używać. Od tego dużo zależy. Więc dobra, to byłoby na tyle, do usłyszenia i cześć!